Melchior urodził się w Cieszynie na Śląsku między rokiem 1582 a 1584. Pochodził z polskiego szlacheckiego rodu Herburadwan, zamieszkującego we wsi Grodziec, stąd jego przydomek. Rodzina Melchiora odgrywała znaczną rolę w życiu społecznym zarówno Śląska, jak i pobliskich Moraw. Dziadek i stryj byli kasztelanami cieszyńskimi. Dwóch kolejnych stryjów pełniło funkcje kościelne. Jeden jako dziekan kolegiaty w Brnie, a drugi Jan jako biskup ołomuniecki. Melchior kształcił się w kolegium jezuitów w Wiedniu. Należał z pewnością do grona najlepszych uczniów, gdyż tylko takich przyjmowano do sodalicji mariańskiej. W roku 1603 rozpoczyna nowicjat w Brnie. Potem pełni funkcję nauczyciela i wychowawcy. Ukończył także seminarium nauczycielskie. Wreszcie w roku 1609 rozpoczyna studia z filozofii i teologii w Pradze, a w roku 1614 przyjmuje święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłańskie spędził w stolicy Czech. Tutaj oprócz zwykłych obowiązków kapłańskich pełnił również funkcję opiekuna bursy studenckiej dla ubogiej młodzieży. Kiedy wybucha wojna 30-letnia 1618-1648, przełożeni wysyłają Melchiora na Węgry, do Koszyc. Tutaj rozpoczyna się jego droga do męczeństwa. Zostaje kapelanem wojskowym, aby troską duszpasterską obejmować zarówno Czechów, jak i Polaków. Kiedy wojska Rakoczego zajmują Koszyce, aresztowano także kapłanów, którzy szukali schronienia na zamku. Kanonika Marka Kriża, Chorwata, Melchiora Grodzieckiego i Stefana Pongracza. Pastor protestancki domagał się wymordowania wszystkich katolików w mieście. Po północy z 7 na 8 września 1619 roku w towarzystwie pastora hajducy udali się na zamek. Najpierw usiłowali nakłonić kapłanów do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kiedy zaś groźby okazały się daremne, na miejscu zamordowano kanonika Kriża. Nad jezuitami zaś zaczęli się znęcać i torturować ich, aby wymusić na nich odstępstwo od wiary. Umocowali do belki każdego z nich i podnieśli w górę. Nogi obciążono im kamieniami, ciało krajali nożami i wyrywali jego kawałki obcęgami. Świeże rany przypalali pochodniami. Głowę okręcili sznurem i ściskali tak mocno, że oczy wychodziły im na wierzch. Wśród niesłychanych mąk obaj jezuici powtarzali tylko imiona Jezusa i Maryi. Kiedy wreszcie siły katów opadły, dobili swoje ofiary, toporem odcinając im głowy. Ciała męczenników wrzucono do kloaki. Liczne łaski i cuda przypisywane wstawiennictwu Melchiora i jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz większe kręgi na Węgrzech, Słowacji, Morawach i Śląsku doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego już w roku 1628. Jednak dopiero 15 stycznia 1905 roku Melchior i jego dwaj towarzysze zostali przez świętego Piusa X uznani za błogosławionych. Kanonizował ich święty Jan Paweł II w roku 1995. Święty Melchior jest patronem archidiecezji katowickiej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Melchior męczennik osiągnął chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Jezus.